Brzmi pięknie. Każdy medyk zatrudniony w szpitalu drugiego i trzeciego stopnia, a także pracownik diagnostyki covidowej, SOR-u, izby przyjęć oraz zespołów ratownictwa medycznego za pracę z pacjentem podejrzanym lub zakażonym SARS-CoV-2 powinien otrzymać do swojej pensji tak zwany dodatek covidowy. Wysokość dodatku 100%. Warunek: praca nie może być incydentalna. Tego określenia nikt jednak nie zdecydował się określić nieco bardziej precyzyjnie. W efekcie to, co na papierze jest proste, o wiele bardziej skomplikowane jest w praktyce. Jedno oddział COVID-owy jest najbezpieczniejszy, tak zwany ten na wewnętrznym, który przystosowany został w 20 przepracowanych na COVID-owe. No one jakby, tu dyskusji nie ma. Ma to zrobić się z lekarzami chirurgami, którzy muszą operować czasami kogoś z podejrzeniem, bo nie ma czasu na test, a potem okazuje się, że ktoś miał tego COVID-a. A co z lekarzami czy pielęgniarkami, które przez kontakt z pacjentem w szpitalu na izbie przyjęć same zachorowały i dalej pracują, przyjmują pacjentów i to one mają nie dostać żadnych dodatków? Dyrektor sejneńskiego szpitala, jak sam mówi, robił wszystko, by nie wpuścić koronawirusa do placówki. Długo się udawało. No niestety, życie pokazało, że nie da się. No przecież ja zostałem zmuszony do przekształcenia 20 łóżek oddziału wewnętrznego, ponieważ już miałem 12 których pacjentów covidowych, których nikt nie chciał mi przyjąć. Przecież no, nie zostawię ludzi bez pomocy, więc a żeby korzystać z lekarstw w pierwszej kolejności, czy z jakiegoś sprzętu, czy jakichś no, takich bonusów tych zwanych covidowych, jak nie mam oddziału covidowego, ja mówię covidowym, to jestem na szarym końcu, tak samo jak i wszyscy inni, tak? Więc porozmawialiśmy z lekarzami, no po co tutaj już zwlekać? I tak stan faktycznie już jest, mamy tych covidowców, więc przekształćmy te łóżka w covidowe. No i to się stało. No i teraz w moim szpitalu, gdzie architektura no, starego, prawie 60-letniego budynku jest taka, jaka jest, między oddziałami drogi komunikacyjne są, te krzyżują się, prawda, mówiąc krótko. No więc wejście jednego pacjenta, czy kilku pacjentów z COVID-em do szpitala, praktycznie zagrożony cały szpital. I teraz jak mam wydzielić, ty dostaniesz dodatek, a ty nie dostaniesz dodatku. No. W tak niedużych szpitalach jak ten w Sejnach nie ma innej możliwości, jak przyznanie dodatku całemu personelowi, uważa dyrektor kwaterski. I teraz ja mam decydować, kto ile godzin przy pacjencie pracował, a konsultacje, no to co? To jest incydentalne, no więc nie należy się nikomu, a ich dany pracownik się zarazi w tym momencie, no to do kogo ma się użalić, tak? Dyrektor Kwaterski podkreśla, że wielu jego pracowników przestaje wierzyć, że dostanie dodatek, choć faktycznie pracują z pacjentami covidowymi. W suwalskim szpitalu dyrektor Adam Szałanda poszedł inną drogą. Uważa, że jeśli na innym oddziale niż covidowy był pacjent z dodatnim wynikiem, to... Za ten okres pobytu tego pacjenta, ten personel, który miał kontakt z tym pacjentem, otrzyma to. Adam Szałanda dodaje jednak, że... No to wiadomo, jeżeli on będzie miał tam godzinę czy ile, no to wiadomo, że nikt nie będzie mu naliczał takiego dodatku, prawda? No. Natomiast jeżeli to będzie tam zmiana czy z tego, no to naliczymy oczywiście. No. I będzie to naliczenie proporcjonalne, twierdzi dyrektor Szałanda. Posiłkujemy się, prawda, tymi danymi, żeby oni wskazali nam te czasy pracy. My to konfrontujemy między systemami informatycznymi naszymi, no i tu wychodzą rozbieżności, nie ukrywam. No i teraz te dane przekażemy do funduszu. Fundusz to zweryfikuje, przekaże nam środki, my w oparciu o to wypłacimy. Tymczasem pielęgniarskie związki zawodowe podnoszą, że fundusz nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Jak czytamy na branżowym portalu pielęgniarek, pracodawcy zupełnie bezpodstawnie wymagają od swoich podwładnych oświadczeń o liczbie godzin przepracowanych z pacjentami chorymi na COVID-19. W poleceniu ministra zdrowia nie znajdziemy zapisu zobowiązującego pracowników do takiego raportowania. Zapewniony miał być 100% wzrost wynagrodzeń dla każdej osoby pracującej z koronawirusem. A co o ewidencjonowaniu czasu pracy przy pacjentach covidowych mówi Narodowy Fundusz Zdrowia? Taki obowiązek nie wynika z polecenia ministra zdrowia,
czytamy na stronie funduszu w komunikacie z 2 grudnia. Tak diametralnie różne stanowiska i interpretacje sprawiły, że przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek wystosowała apel do pielęgniarek i położnych o zaprzestanie bezmyślnego podpisywania dokumentów podsuwanych im przez pracodawców. Warto też podnieść, że wśród uprawnionych do dodatku są również medycy mający kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie, a nie tylko tymi, którzy już mają test z wynikiem dodatnim. Często wystarczy, że wykryje się jedno czy dwa zakażenia na pozornie czystym odcinku, a za kilka dni jest pogrom na całym oddziale, wyjaśniają medycy, którzy na co dzień stawiają czoła koronawirusowi, a dodatku pewnie nie dostaną.